Susza, która od kilku tygodni spędza sen z powiek rolnikom, szczególnie mocno uderza w producentów warzyw. Brak opadów deszczu sprawił, że tegoroczne zbiory będą najgorsze od lat. Wiadomo, że w niektórych przypadkach straty sięgają nawet ponad 80%. Były lata i suche, i rozmaite, ale takiej suszy jak teraz to jest tragedia. No. Jest problem z wodą, też i czasami to nie ma sensu podlewanie tych warzyw, bo to praktycznie nic nie daje. Rolnicy skarżą się, że nikt nie interesuje się ich problemami. No jestem bardzo rozczarowany po prostu tą suszą i nie mamy pomocy od państwa. Po prostu nic się nikt nami nie interesuje. Czy to jest sucho, czy nie jest sucho, to po prostu nikogo tu nie było. Państwo dopiero jesteście pierwsi. Ciężko jest, no po prostu nakład był duży, bo był bardzo duży nakład na produkcję, a produkcji nie ma, no. Część producentów warzyw stara się jeszcze ratować to, co się da i inwestuje w deszczownie, które zapewniają nawadnianie całą dobę. Kłopot w tym, że praca urządzeń słono kosztuje, a ceny skupu zebranych warzyw na pewno nie zbilansują poniesionych kosztów. Po prostu chcielibyśmy od ministra jakąś pomoc, żeby on wpłynął na to, bo te nasze podlewanie to dobrze, że my akurat tak mamy, ale to jest dwóch, trzech, których ma co podlewa, a tak to wszystko usycha. Tu obok jest marchewka, co wszystko się rozłożyło, zwiędnięte. No nie ma deszczu, jest katastrofa. Jest jednak szansa na wsparcie. We wtorek minister rolnictwa zapewnił, że do końca września rolnicy będą mogli składać wnioski, a 10 października ruszy wypłata wsparcia dla poszkodowanych przez suszę. Łączna suma zarezerwowanych środków to blisko 500 000 000 zł. Wiadomo, że 450 milionów złotych to bezpośrednia pomoc do hektara, a 17 milionów zostanie przeznaczonych na dopłaty do materiału siewnego. Pomoc będzie udzielana dla tych gospodarstw, które dysponują protokołami strat, wykazującymi, że szkody spowodowane suszą obniżyły ich dochody o 30%. Chcielibyśmy dla wszystkich rolników, żeby rząd, żeby Marek Sawicki wysłuchał rolników w każdym zakątku, ci co mają suszę, żeby po prostu dał każdemu. Nie to, że ten dostanie, wszyscy są poszkodowani. I jego prosimy o to, bo to bardzo ciężko będzie, żeby przeżyć. No.